Hej, witam was, tutaj Dominik. Przyszedł czas na kolejny odcinek Q&A i dzisiaj mam dla was fajne upominki od Jato. Wszystko wypisałem wam w opisie, więc jeżeli chcielibyście zdobyć taki oto zestaw, to poczekajcie do końca odcinka. Żeby nie mieszać tych dwóch filmów, losowanie narzędzi do malowania odbędzie się dzisiaj o 20 na moich kanałach social mediowych, więc zachęcam do wejścia. Pamiętajcie także o subie, lajku i dzwonku, ponieważ wtedy będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami. Ja już nie przeciągam i zaczynam odpowiadać na wasze pytania. Czy w swojej myjce masz możliwość ustawienia ciśnienia? Jeżeli nie, to w jaki sposób myjesz elewację? Sama maszyna niestety nie ma takiej opcji, natomiast możecie dokupić sobie taką gałkę na pistolet i tam płynnie zwiększać lub zmniejszać właśnie ciśnienie. Oczywiście elewację myjemy na jak najniższym. Ktoś kiedyś napisał, że właśnie tego typu pistolet na pewno nie nadaje się do tej myjki, ona się szybko zmęczy i padnie, więc mogę powiedzieć, że użytkuję już ją 5 lub 6 lat dokładnie w taki sposób i jeszcze nic się nie stało. Co myślisz o usuwaniu plam olejowych palnikiem gazowym? Nie mam wiedzy na ten temat, lekko powątpiewam w skuteczność tej metody, natomiast jeżeli masz doświadczenie i ładnie ci to schodzi, to wrzuć taki film na YouTube'a, chętnie się z tym zapoznam. Czy spotkałeś się z myciem desek przed malowaniem lub olejowaniem? Jeżeli tak, to jaką metodę byś polecił? Ja ogólnie takiego zlecenia bym się nie podjął. Postanowiłem, że zajmuję się odnowieniem dachów, elewacji i kostki. No i to właśnie tego się trzymam. Natomiast gdybym już musiał, na przykład przy okazji jakiegoś, nie wiem, zlecenia, no to oczywiście pewnie myłbym to wszystko płaską dyszą albo mozmatikiem, no i dostosował chemię w zależności od zanieczyszczenia. Co w sytuacji, gdy nie ma się czego podpiąć, czy wtedy korzystasz z podnośnika koszowego? Oczywiście, że nie. Nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby nie było żadnego punktu kotwiącego. Im więcej macie doświadczenia, tym więcej tych punktów na pewno zauważycie. Oczywiście nie zawsze jest tak, że jest jedno samotne drzewo czekające tylko, żebyście się w nie wpięli. Czasami trzeba pokombinować, natomiast jeżeli macie analityczne oko, to na pewno takie punkty znajdziecie. Jak wyceniasz mycie kostki? Ja zawsze liczę sobie kwotę na metrze i im większa powierzchnia, tym taniej. W jaki sposób zapisujesz klientów? Przecież twoja działalność jest uzależniona od pogody. No właśnie, ja nikomu niczego nie obiecuję, tylko planuję mniej więcej część miesiąca, kiedy się pojawię i tydzień wcześniej daję znać. To nie jest tak, że mamy kwiecień, dzwoni klient, a ja mówię: szanowny panie, według kolejki pojawię się 23 listopada o godzinie 7:30. Ponieważ wiem, że właśnie przez pogodę to nie wyjdzie. Natomiast mamy niedługo maj, zbliża się czas wesel i komunii i obiecałem, że do pewnych klientów ja już się dostosuję. Jakiego węża wysokociśnieniowego używam? Odpowiedź brzmi DN8. To jest fajne i ciekawe pytanie. Jak długie postoje ma myjka, jeżeli zalecany czas działania to tylko 2 lub 3 godziny? Mogę to powiedzieć na przykładzie mycia dachówki. Przyjeżdżam, nakładam płyn, myjka stoi, odczekuję jakieś 20 minut, wychodzę na dach, myję, potem ją przestawiam, znowu nakładam płyn, ona znowu ma postój 20 minut i znowu sobie działam. Nigdy nie było takiej sytuacji, żebym ja musiał dostosować się do myjki i na przykład, żebym zszedł w połowie nieumytego dachu, tylko żeby myjka sobie odpoczęła. Idąc tym tokiem myślenia, na 8-godzinną dniówkę powinniście mieć 3 takie myjki na samochodzie. Totalny bezsens. Czy łącząc dwa węże wysokociśnieniowe będzie zauważalny spadek ciśnienia? Odpowiem ci na to pytanie anegdotką. Kiedyś pojechałem do sklepu z myjkami. Panowie zapytali, czym się zajmuję. Powiedziałem, że myciem dachówki. Pokiwali głowami, powiedzieli: nie, bo to myjka na dole, pan na górze, zanim to wyciągnie wodę, to urządzenie się zmęczy i szybko padnie. A jakiego węża pan używa? Powiedziałem: no 20, ponieważ no, ta maszyna musi być jakaś mobilna. Nie, za długi, to nie, to szybko się urządzenie zmęczy i na pewno zepsuje. A jaką pan ma dniówkę? Powiedziałem: zgodnie ze stanem faktycznym, no czasami 8 godzin, czasami 7, czasami 5, a zdarza się, że nawet 15. Nie, to musi mieć dłuższy postój, to na pewno się zmęczy i zepsuje. A jakiego właśnie pan węża wysokociśnieniowego używa? Powiedziałem, że łączę sobie dwie piętnastki.
Nie, 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 to też tak nie może być, na pewno urządzenie się zmęczy. Sprzedawcom się wydaje, że my kupimy myjkę za 10 albo 50 tysięcy i sobie ją postawimy na półce. W ogóle nie będziemy jej używać. No niestety, życie tak nie wygląda, więc jeżeli masz tylko konieczność złączenia dwóch węży, to spokojnie działaj. Ja w ogóle się tym nie przejmuję, spadek ciśnienia właściwie jest niezauważalny. Jaką powierzchnię kostki myjesz w ciągu jednego dnia? Oczywiście jest to uzależnione od zlecenia. Najwięcej umyłem chyba 500 podczas jednej dniówki takiej 8-10-godzinnej, natomiast najmniej 70 czy 80. Opowiadałem tą anegdotę w poprzednim filmie. Zadzwonił klient i były dosłownie takie wąziutkie chodniki. Musiałem to wszystko przelecieć. Więcej czasu zeszło mi na przestawianiu maszyny i sprzątaniu po sobie niż na czyszczeniu kostki. Nazwy modeli sprzętu, jakiego używasz: myjka 8x23G, maszyna do malowania ST Max 2K595, natomiast odkurzacz muszę już przeczytać: Nilfisk Attix 7612MXC. Ktoś kiedyś zarzucił mi w komentarzu, jak możesz nie pamiętać nazwy odkurzacza, przecież używasz go codziennie. No niestety, lodówki też używam codziennie, a symbolu nie pamiętam. Czy zakup odkurzacza za 1000 zł ma sens? Moim zdaniem nie. Odpowiedziałem już na to pytanie w poprzednim Q&A. Moim zdaniem wtedy jest to fajne, gdy wciąga Wam wodę, mech i piasek. Mech i piasek zostaje w koszu, a wodę odpompowujecie na przykład do fosy, do studzienki bądź w jakieś krzaki. Jeżeli nie ma tej funkcji, nie ma sensu kupować takiego sprzętu. Co z odpadami z mycia kostki, czyli wodą, mchem i piaskiem? Kiedyś zapytałem o to panią w urzędzie, wytłumaczyłem, na czym polega to mycie kostki. No i powiedziała mi, że nie muszę mieć żadnej umowy i jeżeli używam płynów bio, to nie muszę się przejmować. Tutaj mamy ciekawe pytanie, czyli na co się zdecydować na samym początku? Czy myjka zimnowodna i mocniejsza, czy ciepłowodna i słabsza? Moim zdaniem mocniejsza, zimnowodna, ponieważ zawsze do niej możesz dokupić hotboxa, natomiast do tej ciepłowodnej no, w żaden sposób nie dokupisz sobie ciśnienia. Jakich dysz i przedłużek używasz podczas malowania? Niestety nie pamiętam wszystkich, więc wypiszę Ci tutaj na boku. Jeżeli chodzi o dysze, no to dostosowuję je w taki sposób, aby nigdzie nie powstała mi zlewka, więc jest to uzależnione m.in. od chłodności podłoża. Natomiast jeżeli pytasz o przedłużki, to mam 70, 50 i 30. No i oczywiście używam naprzemiennie, tak żeby było mi wygodnie malować. Pytanie alpinistyczne, na czym jeżdżę poza stopem? Podczas wymagających zleceń na przykład korzystam z ID. Co w momencie, gdy dach ma duży kąt nachylenia? Pamiętam taką sytuację na kościele, wówczas wiązałem sobie dwie liny i obok byłem wpięty asapem. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie liny na czubku dachu, no to oczywiście w momencie, gdy dach jest płaski, zlecenie jakieś łatwe, musimy być mobilni, często zmieniamy swoją pozycję, no to zabezpieczenie nie ma żadnego sensu. Natomiast gdy pozycja jest statyczna, no to oczywiście jest ono wskazane, wtedy żywotność liny jest zdecydowanie dłuższa. Krzysiek pyta o myjkę wysokociśnieniową na początek. W pewnym sensie odpowiadałem już na to pytanie wcześniej, natomiast tak na szybko przypomnę, że moim zdaniem minimalne ciśnienie to 220, a wydatek tłoczenia to 900. Co myślisz o metodzie soft washing, czyli mycie elewacji niskim ciśnieniem? Nie mam doświadczenia, znam tylko z YouTube'a, więc nie chciałbym się wypowiadać. Nie chcę być jak inni hejterzy na moim kanale, którzy w sposób nieprzychylny piszą komentarze, nie mając o tym zielonego pojęcia. Z tego co zauważyłem, to faktycznie 6-7 lat temu natknąłem się na taki film na YouTubie. Podobało mi się to, na pewno bazuje to na dosyć mocnej chemii. Widziałem maski na twarzach, upalone liście dookoła. No nie mam pojęcia, być może jest to przyszłość mycia elewacji. Szkoda tylko, że osoby zajmujące się tym nie eksponują swoich plusów, tylko minus, że dużym ciśnieniem na pewno ktoś uszkodzi tynk. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma doświadczenie, to na pewno kapkę wyższym ciśnieniem też jest w stanie umyć ładnie, nie uszkadzając niczego. Tutaj najfajniejsze i najśmieszniejsze dla mnie pytanie, czy można ze mną spędzić dzień na przykład podczas mycia kostki?
Nie będę udawał, dostałem takich pytań na Facebooku kilkanaście. Mało tego, niektórzy z was chcą płacić za to, no, tysiące złotych, co mnie ogólnie dziwi. No i tak się zastanawiam, jakby to miało wyglądać, że co, umawiamy się w jednym miejscu, siadamy do busa i jedziemy do klienta, tak? Więc dla was pewnie byłby to taki poligon doświadczalny, takie szkolenie, gdzie możecie zobaczyć sobie, jak działa chemia, myjka, pojeździć sobie mozmatikiem. Natomiast co w takim układzie miałoby być dla mnie? Ponieważ mycie z osobą totalnie niedoświadczoną na pewno nie pójdzie szybciej niż samemu. Więc co, no? Pewnie kasa. No, piszcie w komentarzach, może się sprzedam. Następne pytanie. Mamy kilka pytań od Maćka D. Pozwolicie, że przeczytam z telefonu. Co się dzieje z wodą podczas mycia kostki? Oczywiście odkurzam to, piasek i mech zostają w bębnie, woda zostanie odpompowana na przykład do fosy, do odpływu, do studzienki kanalizacyjnej albo w jakieś krzaki, tam gdzie pokażę wam właściciel. Jakiej wody używam? Zwykła, najzwyklejsza, zewnętrzna woda. Jak zabezpieczasz się na dachu? Oczywiście linką statyczną 10,5, przerzucam rzutkę przez dach, wiążę się z tyłu, działam sobie na dachu, gdy skończę, odchodzę, odwiązuję, przeciągam i nie muszę wychodzić już tam, tak jak na przykład jakbym się związał za komin. Szukałem twojego odkurzacza, kosztuje około 5000 zł, to i tak masz szczęście, bo ja zapłaciłem 8 kilka lat temu. Nie mogłem znaleźć, podłączenia do węża. Wejdź sobie na poprzedni film, tam gdzie pokazuję mój samochód, magazynek i ten taki podstawowy sprzęt do mycia kostki. Najeżdżam tam, pamiętam, lustrzanką, więc jest takie ujęcie z tyłu, jest dosyć duże wejście właśnie na takiego węża do odpompowywania wody. Pytanie dotyczące tego, czy wożę jakiś pojemnik na samochodzie po to, aby zniwelować słabe ciśnienie u klienta. Nie, nie wożę, szkoda mi miejsca, zazwyczaj pytam przez telefon. Jeżeli ktoś ma wodę z wodociągów, czyli z sieci, to nie ma żadnego kłopotu. Natomiast jeżeli taka osoba powie mi, że niestety korzysta ze studni, to takiego zlecenia się nie podejmuję. Krzysiek pyta o czyszczenie na parze elewacji lub kostki. Słuchaj, nie chcę hejtować, natomiast jeżeli byłaby to skuteczna i efektywna metoda, to na pewno wszyscy byśmy tak myli. Kamil pyta, jak wyczyścić wysoką falę. Słuchaj Kamil, nie zawsze używam takiej szczotki, wiesz, do czołowej jak pięść. Czasami jest ona w kształcie takiego słoneczka, więc musisz popatrzeć. Nie jest to wygodne, natomiast da się faktycznie to wyczyścić ładnie. Musisz tylko zmienić szczotkę. Jeżeli ci się to słoneczko nie zmieści, no to niestety musisz zdemontować obudowę. Kolejne złożone pytanie, znowu będę sobie czytał. Opisz swój sprzęt alpinistyczny. Wiecie co, nie wydaje mi się, żeby to było fajne miejsce do gadania na tego typu tematy, ponieważ nawet nie mam tutaj jak pokazać zastosowania. Stworzę taki film, wrzucę, myślę, że będzie się dobrze oglądało niż tutaj takie, wiecie, półgodzinne gadanie o niczym. Ceny malowania dachu. Odpowiadałem na to pytanie już w poprzednim odcinku Q&A. Najlepiej wpisać sobie w OLX malowanie dachu i miasto, wtedy zbadacie, jakie mniej więcej u was są stawki. Sądząc po jakości wykonania, chyba nie jesteś tani. Nie mam zielonego pojęcia. Czasami pewnie tak, czasami nie. Ostatnio napisał do mnie jakiś koleżka na Facebooku, jakie są stawki za mycie dachówki, ponieważ on jeszcze nigdy nie mył i powiedział sobie 18 zł na metrze. I czy to jest fajna cena? No to powiem wam, że 18 zł na metrze za samo mycie, to przez 7 lat nigdy nie miałem takiej stawki, więc chyba jednak jestem tani. Czy zawsze działam sam? Tak, od 2 lat działam sam, widzę w tym tylko same plusy. Nigdy nie udało mi się mieć takiej osoby, gdzie widziałbym jakiekolwiek zaangażowanie, a nie lubię byle jakości. Pani Asia pyta, jakiej chemii używam do kamienia. Niestety nie mam doświadczenia, nie podejmuję się takich zleceń, natomiast pamiętam, pojechałem kiedyś na taką wycenę, ilości dosłownie kosmiczne, więc mega się napaliłem, wziąłem ze sobą 10 płynów, przetestowałem, żaden z nich nie zadziałał, ostatecznie skończyło się tak, że przyjechali panowie kamieniarze i zeszlifowali dosłownie tyle z wierzchu, było lekko, łatwo, przyjemnie i tanio, a mnie pokonał piaskowiec.
Ostatnie pytanie, czyli jakich płynów używam? I też nie jest tak, że złośliwie nie chcę wam na to odpowiedzieć, natomiast no mogę strzelić płyn X. Natomiast co by to dało? No nic. Fajnie byłoby pokazać, jak tego używać. Czy nanosić pianownicą, czy może czymś innym. Jakby się to zachowywało na ścianie w słońcu, jak w cieniu. Nie wiem, ile to kosztuje. Więc wydaje mi się, że najlepiej byłoby stworzyć taki odcinek. I mam pewien pomysł. Ponieważ fajnie byłoby kupić na przykład 10 płynów, jechać do jakiegoś pana, umówić się z klientem tam, gdzie mam myć elewację, że szanowny panie, za ten kawałek, za tą ścianę panu nie policzę, natomiast ja jeden dzień będę sobie tutaj testował, mówił do lustrzanki i może się pan na takie coś zgodzi. Jeżeli byłaby zgoda, no to myślę, że jest to fajny pomysł. Natomiast poczułem się wywołany do odpowiedzi, bo pewien pan napisał w komentarzu pod ostatnim odcinkiem, że czuje się oszukany, to jest w ogóle oszustwo, cofa suba. Ja mam obowiązek stworzenia takiego filmu, ponieważ wszyscy pytają o tą chemię, bo ja mam kupę siana z YouTube'a i dlaczego w ogóle nie chcę odpowiedzieć, przecież wszyscy i tak chcą to wiedzieć. Więc no, chciałem wam podliczyć koszty, jak to wygląda u mnie, tak? Stworzenie takiego odcinka. No bo tak, 10 płynów, kupić sobie, no to wiecie, to jest, no ile kosztują płyny, no tam od 30 powiedzmy, nie wiem, do 80 zł, więc liczmy nawet 50. 50 zł za płyn, no to wciąż jest 5 stów na odcinek, taki jeden. No ale okej, co dalej? Od pewnego czasu, gdy odpowiedzieliście na pytanie, że chcielibyście dwa filmy tygodniowo, musiałem poszukać montażysty. Ponieważ zaczął się sezon, cały czas jestem, wiadomo, gdzieś poza domem na zleceniach, dodatkowo jakiś Q&A, czasami wiecie, muszę dołożyć głosy w domu, też to ujęcie na początku, na końcu, no niestety nie miałbym czasu, ponieważ na przykład film z mieszkania może mieć nawet 300 giga w plikach, jeden dzień, jeden film 8 czy 9-minutowy. To trzeba wszystko przeglądnąć i jakoś to zmontować. Umówiłem się z chłopaczkiem, że za jeden film weźmie 80 zł. Więc stworzenie takiego filmu mnie kosztuje 580 zł. Natomiast, no, hajsy z YouTube'a, wiadomo, już pan mi tam wytknął. No i chciałem wam pokazać, jakie to są pieniądze, tak? No bo okazało się potem już w komentarzach, gdzie już było mniej miło, że ja doję z was pieniądze, no i wiadomo, oszustwo. Zablokowałem tego pana, więc jeżeli macie na to hejt i na mnie, że tak się zachowałem, no to no niestety. Więc przełączę wam zdjęcie z mojego panelu. No i zobaczcie, wyświetlenia niecałe 1800, czas oglądania w godzinach, no też niecałe 150 godzin. Dalej macie, ile przybyło subów, no i ostatecznie twoje szacunkowe przychody za film. I dobrze widzicie, za taki jeden odcinek mam mniej więcej 11 zł. Na górze oczywiście napisane jest, że od opublikowania, czyli za ten cały czas. Tadam! No i takie to są pieniądze. Oczywiście zapomniałem wspomnieć, że od 11 zł trzeba jeszcze odliczyć podatek, no bo to jest przecież jakiś przychód. Więc tu macie 580 zł, a tutaj z filmu 11 zł. I jeszcze do tego z tyłu za wami komentarz, że jesteście oszustami i wyciągacie pieniądze. Więc nie fajnie mi się to czytało. No zablokowałem pana, ponieważ nie podobało mi się to, nie chciałem w ogóle wchodzić w jakiekolwiek dyskusje. To jest w pewnym sensie tak, jakbyście mieli dom, ktoś przyszedł do was do domu, walnął kloca na dywanie i wyszedł. No nie wkurzajcie się, ale mi też nie wszystko musi się podobać, nie każdy komentarz, więc no tak postąpiłem. Nie chcę już narzekać, pokazałem wam tylko mój punkt widzenia, oczywiście odcinek z testu płynów i tak wam wrzucę, a jeżeli chcecie zdobyć upominki ufundowane przez Jato, trzeba napisać w komentarzu, dlaczego właśnie do was mam je wysłać. Najfajniejsza odpowiedź zwycięży. Odcinek inny niż ostatnio, mam nadzieję, że też dobrze się oglądało, dużo szybsze odpowiedzi, piszcie w komentarzu, czy jest ok. Na koniec jak zwykle zachęcam do subowania, lajkowania i komentowania każdego odcinka, ponieważ wtedy YouTube widzi, że no, film jest dosyć mocno angażujący publiczność, pozycjonuje go wyżej i pokazuje częściej. Więc jeżeli chcecie pomóc mi w tworzeniu kanału, no to zawsze komentujcie i właśnie wciskajcie te lajki. Was to nic nie kosztuje, a tutaj no, zdecydowanie można mieć lepsze wyświetlenia. Wtedy może na przykład z filmu będę miał 13 zł zamiast 11. Za te 2 złote, nie wiem, ułożę sobie życie. Nieważne. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przypominam o social mediach, są tutaj. Ja już za dzisiaj wam dziękuję. Widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się, hej.